Cześć, tutaj Karol, czyli Glossy Jam i dzisiaj zagramy sobie w Planet Zoo. Póki co udało mi się tutaj nieco załagodzić kilka sytuacji i zobaczymy, co tutaj nam się uda dalej zrobić z naszymi zwierzakami. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, tutaj mamy nasze nosorożce. One jakoś tutaj sobie dobrze się czują już, taką mam nadzieję. Zobaczcie, tutaj mają stówkę. Trwałe schronienie. Myślę, że to jest właśnie przez to, że udało nam się powiększyć tutaj te ich rzeczy, te różne, widzicie, zbudowałem taki jeden, drugi, trzeci, pousuwałem ściany ze środka i dzięki temu mają taki jeden wielki, właściwie nie wiem jak to nazwać, dom? Dom to nie jest, ale no może schronienie po prostu. Coś taka stodoła jakby. No i sobie tutaj śpią, jest ich dwójka, jeden już jest w ciąży, jeśli dobrze, tak, termin porodu ma na maj, czyli to jest za miesiąc dokładnie. Udało mi się też opracować kilka rzeczy tutaj dla nich i w sumie też powiększyłem wybieg. Nie wiem, czy to widać w porównaniu do poprzedniego filmu, ale wybieg jest powiększony. On wcześniej się kończył tutaj jakoś tak, ale to tutaj poszerzyłem. Później planuję pociągnąć tutaj jakoś jeszcze drogę, żeby tutaj ludzie mogli oglądać co nieco. W sumie tak teraz pomyślałem, że właściwie można przenieść kilka tych rzeczy w tę stronę, żeby oni się tutaj przyszli bawić. Może tutaj? O, dzięki temu jak tutaj, o, zrobimy szyby za chwilę, to ludzie będą mogli sobie pooglądać co jak. Chociaż tak sobie pomyślałem, że może zrobimy tutaj taki taras widokowy, tutaj takie coś. Będzie to lepiej działało, myślę, niż takie tutaj szyby. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oni póki co tak, dobrze się czują. W ogóle taka kłoda to jest, bączek to się nazywa. Pierwszy raz to widzę, jeszcze nie miałem okazji widzieć tego w Planet Zoo. Więc jestem ciekaw, jak oni się tutaj bawią tym. Pewnie pchają tutaj, a to się kręci, więc zobaczymy, jak to wygląda. No i tak, jest kilka ulepszeń, tutaj coś już się dzieje powoli, jest ta ciąża, więc zobaczymy, co będzie dalej się działo. Tutaj powoli włączam większości... O, wypuść tutaj, o, zwierzę. Dobra. Powoli tutaj zaczynam to ogarniać, nasze pawie. Włączam im tutaj te środki już antykoncepcyjne i czekam, aż te maluchy dorosną, to wtedy im też będę mógł to powłączać, bo no szaleństwo, tu się dzieje szaleństwo, słuchajcie. Trzeba cały czas dbać o to, żeby tu było wszystko w porządku. Ludzie, jak widzicie, mamy coś tutaj 1130, więc jest dość sporo. Tutaj sobie przychodzą, tutaj. No i tutaj widzę takie największe skupiska widać, więc no chyba jest popularne nasze zoo, na to wychodzi. Tutaj też już wszystko jest w porządku. Flamingom potem też trzeba będzie trochę powłączać i powyłączać antykoncepcję, bo one się tutaj nam porozmnażają. O, i póki pamiętam, chyba mam też już kilka żab do wypuszczenia, nawet nie kilka, sprawdźmy, jak to wygląda. No, całkiem sporo, 11 już jest. Dobra, to jeszcze potem będę je wypuszczać. Na razie na odcinku nie będę na to czasu marnować. Ale o, ktoś tutaj ma zły dobrostan. Dlaczego? Bo jest pewnie więcej ich. No właśnie. Dobra, tym też się zaraz zajmę. W sumie tym się mogę już teraz. Wyświetl rynek. Wysyłamy do centrum. Mamy centrum. Sprawdźmy, kto z kim może co i jak. Stówka, stówka i stówka. Czyli Jomena i... Ten ma czerwone. Joman i Zain muszą tutaj nas opuścić. Joman, szybka transakcja. No już zrobiłem. O, dobra. I Noa. Noa był spoko. Emma była spoko. I Zain, super. I tak, potwierdź, gotowe. Jeden, drugi, wyszli do zoo. O, powinno być teraz git. Zobaczymy, jakie będą ich dzieciaki, jeśli się uda. O, badania techniczne ukończone. Aktualnie pracuję nad nowymi tutaj rzeczami, zaraz wam wszystko pokażę. Tylko jeszcze tego technika wezwiemy. Pokażę wam, co udało mi się już tutaj opracować, właściwie większość rzeczy. Sklepy z pamiątkami, sklepy z napojami, już schronienia i tak dalej, i tak dalej. Teraz pracujemy nad motywem afrykańskim i jeszcze atrakcje tutaj takie transportowe.
Dobrze. Motyw indyjski też się powoli rozwija. Jeszcze jeden poziom. Więc tutaj mogę jeszcze coś zrobić. Tak, tutaj to. I nowy świat. Niech się opracowuje. Mamy też tutaj weterynarzy, którzy opracowują właśnie różne choroby. Już nie mają co opracowywać na temat zwierząt, więc działają nad chorobami. To bardzo dobre jest, bo wtedy jak taka choroba nam się pojawi w zoo, to od razu można zareagować. Tutaj też pousuwałem te rzeczy związane z zimnem, ponieważ goście tutaj sobie przechodzili i wszyscy drgali z zimna. Dobra, tutaj mamy jakieś badanie znowu. Pewnie znowu to choróbsko, dobra. O, tutaj już mamy jakąś nagrodę. Za co? Za nic stąd. Ale chyba za to, że udało, odbieramy nagrody. Cyk. Super, to jest moje pierwsze osiągnięcie społecznościowe. I to znaczy, że nam się urodziły zwierzaki już, tak. Gdzie on tutaj jest? Widzicie tego malucha? Bo ja jeszcze nie widzę. Tu jest. O. Proszę bardzo. Mamy młodego już. Młody nosorożec. Jeszcze ich kilku potrzebujemy, żeby wyzwanie dalej zrobić. Póki co wyzwanie potrwa jeszcze jeden dzień. I niestety społeczności nie udało się jeszcze dobrnąć do połowy. No ale ja się nie dziwię, bo no jest trudno z tymi nosorożcami. One dużo miejsca potrzebują, mają swoje różne kaprysy, więc tu się wcale nie dziwię. No ale chociaż shorty dla naszego awatara byśmy odblokowali, więc się postaram, żeby jeszcze ten jeden się u nas urodził. Zobaczymy, co będzie tutaj się działo. Czy tutaj się coś wydarzyło? Nie. Dobra. Tak jak mówiłem, tutaj bym zbudował jakąś drogę, coś porobił, ale najpierw musimy się skupić na zwierzaku. Na zwierzaku, którym będzie teraz nasz renifer, bo tutaj mamy już kupionego renifera. Ja sobie przejdę do Zoopedii i zobaczymy, co tutaj na ich temat jest napisane. Potrzebujemy... Gdzie to było? Gdzie to było? Tu to było. Potrzebujemy 370 metrów kwadratowych, drugi stopień i 1,25 metra. Dobra, drugi stopień, więc ja bym... O, to muszę wyłączyć. Ja bym poszedł w coś takiego, jak tutaj jest. Czyli to było chyba to. Łańcuch? To był zwykły łańcuch? Nie. To jest coś innego. To jest krata. Czwórka. Nam jest dwójka potrzebna. Co może nam tutaj dać dwójkę? To. Takie drewniane puszcze. To daje trójkę, więc git. 300. Tam było 70 metrów. Coś takiego, jak dobrze pamiętam. A tutaj jest... Czy to jest tutaj gdzieś zapisane? Zawsze się gubię, słuchajcie, w szukaniu tych informacji. Jest obszar lądowy 860. A czy one widzą tak samo to? Tak, czyli 800, czyli potrzebujemy połowy dla reniferów, ale odrobinę to zwiększając. Ja bym zrobił takie same. Takie same zróbmy. One się tam będą rodzić, mnożyć, więc nie ryzykujmy tego, że coś może się tam źle wydarzyć. Dobra, dajemy to. I przez pierwszy czas, żeby był dzień, bo za dnia lepiej wszystko wygląda, jak się tutaj dzieje, bo daliście mi znać, że w nocą też gorzej na filmie to potem się ogląda, więc no lepiej sobie pooglądać wszystko za dnia. Dobra, czekamy, aż tutaj zejdzie słońce. Mam nadzieję, że nic nam się nie wykrzaczy do tego czasu. Okej, przybył inspektor. Ciekawe, co nam powie, czy wszystko będzie git, czy nie będzie git. Zaraz się pewnie dowiemy. Póki co... Kontroluję jakiś wybieg, drugi. O, jest git. Mamy. Gość VIP jeszcze przybył. Przywitajmy się, trzeba zbierać kaskę. Dobra, co tutaj dalej? Idzie do czwartego wybiegu. I co? Panie inspektorze, ile gwiazdek? Tutaj chyba nie... O, dostaliśmy też fulla, super! Dobra, zobaczymy, co tam się będzie potem jeszcze działo, ale póki co dobrze to nam wychodzi. Dobra, mamy godzinę 9, ja tak koło 12 lubię budować, bo wtedy jest najlepsze światło. Dobra, którą mamy godzinę? 10, to jeszcze chwila. O, zobaczcie, kolejne, o matko. A szóstka, to co to będzie? Szóstka to będą one tutaj, siódemka to będą nosorożce. O kurde, zobaczymy. Idzie szóstkę zobaczyć, czyli tutaj będzie szedł zaraz, zobaczymy, już tutaj idzie. Która jest godzina? 11, zaraz już 12, więc jeszcze momencik. Widzicie, już się zmienia tutaj światło dookoła. O, już mamy 12, ja sobie wyłączam.
żeby tutaj nic się nie działo. Możemy sobie na spokojnie budować, bo kasa już nam tak urosła, słuchajcie, to jest pierwszy raz mam tyle kasy w Planet Zoo, więc no jakieś jest to drobne osiągnięcie. Dobra, tutaj będzie strefa jedzeniowa. Tutaj bym zrobił taką strefę tych domków. Może tutaj? Chociaż jak zbuduję tutaj, to tutaj nie będzie prądu, żeby te wszystkie rzeczy wrzucić. Dobra, jolo, buduję tutaj wszystko. Cyk. O, widzicie? Za dużo. Dobra. Lecimy tutaj z tematem. Jeszcze odrobinę. O, tutaj zrobimy wejście dla pracowników. Zobaczymy, jak tutaj będzie się wszystko działo. No hop, hop, już tu. O, gitara. Tutaj bym jeszcze zaznaczył mniej więcej odtąd dotąd, żeby to były okna, żeby ludzie mogli to sobie pooglądać. Może większe. O, dobra, teraz powinna być spoko widoczność. Zobaczymy, jak to będzie się tutaj rozwijało. Dobra, śniegu potrzebujemy tutaj. No i żeby też gościom nie było za zimno, to trzeba to trochę... O, czemu się nic nie zmienia? Zredukować, ale nie mogę tego zredukować, bo... O, dobra, już widzę. Szóstka, będzie ok? Czy jeszcze... Dziesiątka? Dwunastkę sprawdźmy. No, jest trochę dużo, ale jak ustawię to jedno tutaj... Dobra, te rzeczy w ogóle bym poprzekładał w jakieś inne miejsca. Tylko też nie za bardzo mam gdzie. Cholera. Tutaj rzucę. Trochę niżej. Dobra. Co my tutaj mamy? Tutaj wszystko jest spoko. Właśnie inspektor, co tutaj? O, jeszcze ostatnio zostało. Słuchajcie, super. Jak się uda, to będzie super. Gorzej chyba, o nie, będzie gorzej z edukacją. O, może uda nam się teraz szybko to naprawić. Ale było śmiesznie, jeśli ten moment teraz, ta chwila by nas uratowała. Budownictwo? Chyba nie. Boże, zawsze, mówię wam, zawsze zapominam, gdzie te wszystkie rzeczy są. A szczególnie, jak ich potem przybywa i jest tutaj tak dużo potem elementów, że no ciężko jest się odnaleźć, ale już wiem, że to jest tutaj gdzieś. Ochrona to nie będzie, ale tutaj nigdzie nie ma śmietników, bo... I, o. Tutaj wrzucę, żeby tutaj nic nie zostawiali nam. Rzucimy to o niedokarmianiu zwierząt. Cyk. O, żeby tutaj ich też nie straszyć. Dobra, to jest git. Kasa tutaj jest. Dobra, to ja szukam dalej rzeczy, chociaż w sumie można tutaj też tą kamerkę rzucić. Ja bym ją tutaj rzucił i dzięki temu też będziemy mieli tą ochronę, nie? Dobra, jest tutaj. Udogodnienie. Małe zwierzęta, nie. A to tutaj. Tutaj ludzie stoją, więc pewnie tutaj by chcieli widzieć te ekrany mniej więcej. O, cyk. Mamy jeden ekran. Drugi ekran. Ten chyba nie ma prądu. A ma, dobra, git. Owca jukońska, tutaj też owca jukońska. Tutaj informacje edukacyjne, więc ja to rzucę tutaj. Niech sobie pyka. O, tutaj też do edukacji coś. Jedno. Drugie. O, przy okazji w sumie już tutaj poustawiam, żeby już tutaj wszystko było. A tutaj właściwie mogę na... O, nie mogę. Wyrównaj do powierzchni. Cyk. Jedno. Drugie. Może jeszcze tutaj, żeby ludzie widzieli, co tu jest. Trzecie. Dobra, tutaj jest git. Jeszcze te informacje edukacyjne. To może... Czekajcie. Tu będzie tak szeroko. To będzie tutaj dobrze. I jak tutaj zrobimy szeroko, to może tutaj też. Dobra, chyba wsio. Zobaczmy, czyli czy to wszystko już poustawiać. Tutaj jeszcze się nie da renifera. Tutaj też w sumie się jeszcze nie da ustawić, ale tutaj możemy ustawić coś na temat ekoturystyki, a tutaj na przykład fragmentacja. Dobrze. Tutaj owca jest, tutaj jest spoko. I głośniczek, owca. I teraz tylko, żeby jeszcze było git tutaj. I może drugie w ogóle walniemy w takim razie. A już na czerwono jest, nie? Kurde. Tutaj.
to... A nie, w sumie git, pomyliło mi się. Myślałem, że to mi pokazywało, gdzie już... O, widzicie, jak tutaj jest. Dobra, tutaj jest git. O matko, matko, już Karol, słuchaj, streszczę się tutaj z tym budowaniem, bo trzeba robić kolejne rzeczy. Dobra, jest git. Mamy tutaj tą edukację, więc spoko, zobaczymy, co oni na to. Dobra, działamy z tym wybiegiem dla nich. Musimy jeszcze tutaj... O, tak, musimy jeszcze te wrota tutaj dodać. Bramę wybiegu, to tutaj ci pracownicy będą przychodzili akurat o, z tych swoich budynków, tutaj podejdą prosto tu, więc git. Tutaj ma być ten śnieg, ale on coś tu się nie śnieży. Czekajcie, niech tutaj się... O, już się trochę dośnieżyło, ja bym jeszcze to podkręcił. O, dobra. To jedno jeszcze można, czy nie można? To może jeszcze jedno walnę tutaj. Skopiuję tutaj, ale zmniejszę zasięg, żeby to tam ludzi nie mroziło. To może... O, dobra, będzie git. Będzie tutaj to dziwnie wyglądać. Matko, ale sobie bią wybraliśmy, co? Dobra, to jest git. O, już jest raport, aż jestem ciekaw, co tam napisali. O, się zepsuło. O, matko. Ukończone badania, ok, w porządku. To przy okazji już sobie przeklikam. O, zobaczcie, jak mało rzeczy już nam zostało. Super. Dobra, tu jest zoo. To się zepsuło, więc trzeba chyba ręcznie wejść w ten raport. Nie ma sprawy. Zobacz raport. No, edukacja, tak jak mówiłem, z tą edukacją mogło być gorzej. No, ale słuchajcie, i tak się udało z twarzą wyjść. Dobra. Przebimbaliśmy sobie trochę cały dzień teraz, bo właściwie minęło 5 godzin, a my nie zbudowaliśmy nic tutaj. Dobra, ja daję już tutaj reniferek. W sumie powinienem to zrobić inaczej, w zarządzaniu zwierzętami. Tak mi się wydaje, że można to zrobić. Gdzie one tutaj były? Zwierzęta, gatunek i nasz reniferek. Zapraszam, zapraszam. Nie ma nigdzie, czyli to się nie pojawia, a niech to. Dobra, czyli to nas nie obchodzi jednak. Trzeba ręcznie. Chyba, że macie jakiś inny sposób, to wtedy chętnie przyjmę. Dobra. Nie mam pojęcia, czy wszystko tutaj dobrze teraz przynoszę, ale no, mam nadzieję. Włączę jednak czas, żeby wiedzieć, kto już się przenosi, a kto jest jeszcze w centrum handlowym. Przenieś. I znowu to klikanie. No matko, kurde, już była teraz aktualizacja, a oni jeszcze tych rzeczy nie poprawili. Strasznie mnie to denerwuje, że no widzicie, klikam 3 razy na ten sam jeden przycisk i nic się z nim nie dzieje. Teraz w trakcie całego tego mówienia klikam ten przycisk i słuchajcie, on nic, nie reaguje zupełnie. Muszę jeszcze raz wejść w to. O, już teraz się udało. Dobra, w końcu. Dobra, czyli tutaj wszystkie są. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Trwałe schronienie, jeszcze jest przypał, ale na początku mnie interesuje to. Czyli, o, czyli to im nie pasuje. Te wszystkie drzewa. No to wiadomo, one mogą nie pasować, bo... O, bo one są stąd. Więc ja to sobie poprzenoszę. Cyk. I jeszcze tego tutaj. Będzie git. Tu jeszcze pozasłaniam, żeby ci ludzie nie widzieli, o co kaman. I jeszcze tu. O, dobra. Czy coś jeszcze im nie pasuje? Coś jeszcze nie jest spoko? Środowisko. I jeszcze ten jeden. Matko, przecież on jest daleko. To czemu oni go widzą aż tak? A teraz? Git czy nie git? O matko, już mi w brzuchu burczy. Dobra, to będzie tutaj. Takie drzewisko. Inne drzewisko walne tutaj. Taki niby las. Na razie z dwoma drzewami. Zobaczymy w ogóle, jak oni mają ile pokrycia. Jak się okaże, o, czyli mają w nosie ile. To super, dla mnie super. Może mu im taki mini lasek zbudować. Dla mnie gitara. Teren, tutaj zmienimy trochę im teren. Jednak przyspieszę ten czas, żeby było więcej światła. Tutaj trochę, o, takie zwiększenie terenu. Wszyscy mogli też pochodzić. Dobra, w tym czasie, jak teraz trwa noc, to ja to wykorzystam po to, żeby zbudować latarnię. Jedna tu. Druga tutaj.
Ctrl i D, tak? I coś zepsułem chyba. A nie, wszystko jest w porządku. Ctrl i D. Ctrl i D. Dobra, jeszcze tutaj. I na razie jest git. Dobrze, już powoli się tutaj rozwija wszystko, więc to mnie cieszy. Wody im tu nie robimy. Dobra, trzeba to zwiększyć, bo to głupio wygląda. Moje goście wtedy marzną. O Jezus. Tak źle i tak niedobrze. Dobra, tak jest w porządku. Trzeba teraz powłączać te wszystkie rzeczy. Renifer tundrowy. Żeby chociaż to już się tutaj działało. Mhm. Renifer. Renifer, zobaczymy, czy tutaj można to zwiększyć. Oczywiście. Chociaż zrobię tak. I to też wtedy. O, no i git. Dobra, tutaj też walniemy renifera. Super. Czyli edukacja już się tutaj dzieje. O, już mamy 10. Dobra, 10 może być. Już długo czekaliście. Możemy teraz się tym zająć. Trwałe schronienie. Dobrze, wybieg. Dobrze. Gatunek. I jak on się tutaj nazywa? On się po prostu renifer nazywa? Tak. Dobrze. O, zobaczcie, jakie ładne się odlokowało, ale to jest wielkie strasznie. To nie ma opcji, że takie pobuduje. O Boże, to też nie. To też jest schronienie, okej. Okay. Ale chyba nie dla naszych reniferów, co? Dobra, buduję takie. Niech mają taki domek. Zobaczymy, czy to będzie im odpowiadało. Trzeba, kurde, tak teraz dobrze rozpracować. Mniej więcej tutaj. Dobra, teraz one się pewnie spakują. No właśnie, chociaż jeden. Dobra. Wypuść. No i co wy, drodzy? Co sądzicie? Stówka. Zobaczmy, jak to wygląda z dostępem do tego. Czas zatrzymam. Wybieg. O, gitara, zobaczcie, mieszczą się, będzie git. Mają dużo miejsca, dwa razy tyle, ile powinni mieć, więc zobaczymy, jak tutaj dalej z tą resztą rzeczy będzie. Dobra, tutaj mamy, może od jedzenia zacznę. Średnie komryto na karmę i duże. Walniemy im duże, niech mają i tutaj będą sobie jedli. Poczekajcie, tu gościu wchodzi, więc tutaj, niech sobie tutaj jedzą. Duże koryto na wodę, więc wodę może niech mają tutaj, od razu przy tym. Cyk. Może trochę to... O, tak. Gitara. Paśnik. Tutaj im wrzucimy. Taki większy, nie wiem, czy będziemy wrzucać, ale wrzucimy na pewno to. Proszę bardzo, tutaj. Drugie. Zapachy ziół. Tutaj walniemy tutaj, walnę tutaj. Tu jakieś drzewa się tam poustawia. Co jeszcze mamy? Kręgiel. A niech mają. Niech mają, niech się bawią. Proszę bardzo, woda, to tą rurę tutaj walniemy, niech mają tutaj, o, hop, dobrze, jeszcze tutaj, odcieranie się, niech, o, nie dam rady tu, może to przerzucę tutaj na tę stronę i teraz powinno być git. O, git, dobra. Co jeszcze im to jest potrzebne? To już mamy, to też. Więcej na razie nie, więcej musimy opracować, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. A właśnie, a propos opracowania, już teraz póki pamiętam, trzeba tutaj wejść i wrzucić to. Dobra, i jest reniferek, gitara. Dzieje się. Dobrze. Karolu, drogi, co ty robisz teraz tutaj? Karma jeszcze jest taka... Karmniki są średnie póki co i miejsca do spania nie ma. Dobra, czyli ilość karmników jest średnia, ale to jeszcze dlatego, że nikt tutaj nie przyszedł odwiedzić tego miejsca. Dobrze, to my już teraz musimy wybieg. Duże miejsce, to jedno, drugie i o, takie. I tutaj, macie, proszę bardzo. Dobra, oni mają w nosie to, jak bardzo są... Tutaj jest pokrycie zrobione, ale ja tego nie mam w nosie i ja bym chciał to ładnie tutaj przygotować. Teren, tutaj, no mówię, wszystko mają gdzieś, ile czego jest. Ale ja bym tutaj trawy długiej tu trochę porobił. Niech jest. Tutaj trochę tej krótkiej.
Tak, żeby nie wszędzie był ten śnieg, nie? Żeby to też trochę tak naturalnie wyglądało, że on tak się lekko roztapia w pewnych miejscach. Dobra, tu jest git. Chciałem jeszcze te rzeczy. To będzie tak biom tajga i tundra. Przyroda. Dobra. Biom tajga tundra. Tajga tundra. Interesuje nas Ameryka Północna i Europa. Kontynent Ameryka Północna i Europa. I zobaczmy, czy teraz wszystko, co będę stawiać, czy to będzie dla nich w porządku. Co my tutaj mamy ciekawego? Ja bym te drzewa jednak poustawiał. Tutaj takie. Wow, to jest duże. Czy takie duże też tu wstawiamy? Ajolo, niech mają, zobaczcie. O, będzie git. Byleby im tutaj pasowało to wszystko. Tutaj jedno. Drugie. O nie, mam chyba włączone. Tak, żadne wyrównywanie. Boom. Dobra. Rzut też nie wisiało. Wisi. Dobra, przypał. Trzeba to przełożyć gdzieś tutaj. Przyroda. Jedziemy dalej. Tutaj taki większy wrzucę. Tu kolejny. Tutaj o, jakaś szałwia. Cyk. Ona wisi w powietrzu. Super, latająca szałwia. Dobra, jeszcze raz. Tutaj. Tutaj obrzucimy jeden krzaczek. Drugi krzaczek. Tutaj trzeci krzaczek. O, tu jest takie wyższe drzewo. To jedno, drugie. Niech one mają tutaj, wiecie, trochę tak jak w prawdziwym życiu, nie? Że jednak te drzewa tam rosną gdzie niegdzie, że coś tu się dzieje. To trochę niżej to drzewo dam. O, tak. Dobra. Jakiś krzew jest. Można taki krzew owrzucić tutaj. O, cyk. Jeden, drugi. Gdzie go walnąć? A, walnę tu. O, jakiś tutaj, widzicie? Jakiś tutaj mech, coś ten. Ale czy takie rzeczy rosną? Raczej nie. Ale jakieś, o, jakieś coś tu alpejskie, proszę bardzo. Cyk. Jedno, drugie, trzecie. Drugie i trzecie walniemy gdzieś tutaj. O. Dobra. Z takich kwiatków jeszcze może tu, żeby tu też coś się działo. Tutaj. Tu i tu. Cyk. Drugi. I może taki większy. O, tutaj jedno. I trochę trzeba to odwrócić. I tu drugie. Dobra, więcej się nie bawię. Uuu, co to? A, takie cienkie drzewo, dobra. To wrzucam jedno tu, drugie tu i trzecie tu. I cyk, zobaczcie, już to jakoś wygląda, nie? Że tutaj tak wiem, o, tutaj mają taki cień od tych drzew, więc git. Więc już to lepiej wygląda. O, jakaś sosenka, zobaczymy, wrzućmy ją. Tutaj nic nie ma, to może tutaj w rogu. O. No, już jest gitara, już jest lepiej. W ogóle fajnie to wygląda stąd, że idą sobie ci goście. Tutaj sobie, ło, co mi się tu stało. Tutaj sobie przechodzą, idą. I nagle widzą, że tam, kurde, jakieś wielkie drzewa są, że trzeba zobaczyć, o co tam chodzi, o co kaman. I potem sobie przechodzą. I bam, i są tutaj już, o. Właśnie to jest super, że to schronienie dla nich jest takie, że pasuje do takich domków, które później będziemy tu ustawiać, więc gitara. Dobra, zobaczmy, czy to wszystko jest w porządku. Środowisko, dobra, są spoko rzeczy. Włączę też czas, żeby zobaczyć, czy coś się stanie z urozmaiceniem. Tak, wszystko jest w porządku. Żywienie mogło być lepsze, jakość, ale jakości chyba jeszcze nie mogę zmienić, bo jeszcze tego nie opracowałem. Sprawdźmy. Chyba jeszcze nie, nie, dobra. To, no to poczekamy jeszcze na to. O, jest tutaj problem z wodą. To działajcie, z prądem też problem, znowu z wodą problem, dobra, działajcie. Badania, co się dzieje z badaniami? Dobra, to już dobra, gitara. No dobrze, to zamykam, to też zamykam. A tutaj? Zwierzę jest spragnione, ale dobra, czemu jest spragnione? Bo tutaj gościu pewnie nie przyszedł i się nie zajął, no. Cholera. Co tu się stało? Dobra, już wszystko jest git, z tego co rozumiem. Dobra, czyli tu jest w porządku. O, kasy zapomnieliście. O, Jezu. Tutaj, tu jest ich kilku, więc... O, git. Coś tu się wydarzyło. Jeszcze raz wypuść. I zobaczymy. Więc tak, tutaj mamy samicę. Samca.
i samice. Dobra, to jest gitara, to się uda zrobić. Tu jest w porządku. Dobra, ja bym teraz się wziął za budowanie tej wioski. Tutaj mamy taki budynek ozdobny, więc ten ozdobny budynek wrzucę. Gdzie go mogę wrzucić? Właściwie tutaj mógłbym coś porobić, takie, że o, są sobie budyneczki. O, tutaj jest gitara. Tak trochę to zasłonimy. Potem jakimś drzewem. To jest za duże. O Boże, to też jest za duże. To jakaś świąteczna wioska. Dobra, jolo, wrzucam świąteczną wioskę. Ciekawe, jak to co tutaj przykryje. Dobra, to dalej działa. I się kręci. Dobra. Jak dla mnie jest w porządku. Jestem za. Dobra, to jest ok. Tu się coś dzieje. Tu jest kolejny domek. Gitara. Mogę tak włączyć? Nie, nie mogę tak włączyć. A czy mogę włączyć? Dobra, nieważne. Bo widzę, że tutaj mam teraz mnóstwo tego stylu. O matko. Dobra, słuchajcie. Ja bym w tym odcinku już skończył. Myślę, że udało nam się zrobić jakieś tutaj ciekawe rzeczy. Mamy naszego renifera, który już jakby... O, zobaczcie, się tutaj rozwija powoli wszystko. Ludzie przychodzą. Są te drzewa, więc to całkiem nieźle wygląda. One są zadowolone. O, tutaj już się czymś bawią. Więc też, o, jest gitara. Więc udało nam się zrobić nowy wybieg. Poukładaliśmy też sprawy tutaj w niektórych miejscach. Będę jeszcze pilnować tych pawi. Tutaj też tego malucha będę pilnować, żeby tutaj się jeszcze, może jeszcze kolejny urodził, żeby coś tutaj się wydarzyło jeszcze, bo musimy chociaż jeszcze jednego mieć, żeby dostać jakiś prezent w grze. Tak jak mówię, będę pilnować tej części jeszcze. Tu jest wszystko ogarnięte, więc ta część zoo już jakby żyje swoim życiem na razie, jest pod kontrolą. Teraz będziemy się skupiać już w kolejnych odcinkach, myślę, że na tej tutaj zimowej części. Ja pomyślę jeszcze, jak tutaj mogę to ułożyć tutaj, żeby to ładnie wyglądało, żeby tutaj ta strefa jedzeniowa miała sens i tak dalej. Wiecie, nie będę teraz ustawiać tych wszystkich stołów i krzeseł, bo to będzie zanudzę was na śmierć. Więc to sobie poukładam teraz jeszcze przed kolejnym odcinkiem. Tutaj też zobaczę, jak mogę to zrobić, żeby taka fajna wioska tutaj powstała. No i myślę, że to tyle. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście tutaj dzisiaj ze mną w tym odcineczku. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, pamiętajcie o subskrypcji kanału, no i zostawcie łapkę w górę. Może dzięki temu komuś jako w podpowiedzi się pokaże nasz film tutaj i dzięki temu będzie nas więcej osób będzie oglądało nasze zoo, będą nam tutaj doradzać, pisać o tym na przykład, co sami odkryli, więc to też chętnie bym się dowiedział. A jeśli wy macie coś, czym chcielibyście się podzielić, jakieś ciekawostki i rady, słuchajcie, ja wszystkie te wasze komentarze cały czas czytam, więc śmiało piszcie, poprawiajcie mnie, jeśli coś źle zrobiłem, bo jak mnie nie poprawicie, to w sumie nie będę wiedzieć, że to źle zrobiłem, ale jak mi dacie znać, to oczywiście wszystko tutaj ponaprawiam, zrobię, żeby było w porządku. No i co? No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!